Witajcie w kolejnym materiale z aktualizacjami. Tradycyjnie przypomnę, że do zrozumienia tych treści wymagane jest poznanie całej serii i nie ma sensu oglądać tego filmu, jak nie zna się kontekstu z innych aktualizacji. Nie jest to zatem film dla nowych widzów. Informuję oczywiście również, że wszystko, co przedstawiam, bazuje na podstawie wiadomości bezpośrednich, pozaziemskich od Marii Sfa z kanału Sfaru Oficjal. Zamachy w tytule odcinka może nie brzmią zbyt optymistycznie, ale chciałbym się odnieść do dwóch takowych. Najpierw do niedawnego ataku w Ameryce, jak i do ataku na byłą królową Taygetan, czyli Alenym. Jak widać, podobne historie mają miejsce czy to tu na ziemi, czy ponad nami. Wszystko to jest częścią jednej gry i sprawy ziemi są nierozerwalnie związane ze sprawami pozaziemskimi. Wpływają na siebie wzajemnie. Co do zamachu na poziomie ziemskim, nie będę wymieniał imienia i nazwiska, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Wygląda na to, że nie była to ustawka, a prawdziwy zamach, który jednak zakończył się niepowodzeniem. Ale to niepowodzenie nie jest przypadkowe i wygląda na to, choć nie mamy dokładnych informacji, że doszło tu do interwencji na poziomie astralnym lub pozaziemskim, co ostatecznie doprowadziło do chybienia przez zamachowca. Są specjalne eskadry pozaziemskie specjalizujące się w skokach w czasie w celu zmiany danej linii czasu, naginania wydarzeń, by potoczyły się ścieżką innego potencjału. I prawdopodobnie coś takiego miało tutaj miejsce. Nie chcę jednak wchodzić w politykę i w ocenę, że ten jest dobry, tamten jest zły i tak dalej, ponieważ to wszystko to i tak jest jedna warstwa gry, która ma wiele poziomów. Wróćmy jednak w kosmos. Informowałem już o zamachu na Alenym, byłą królową Taygetan, która w podstępny sposób została zakażona trucizną, specjalnie jej dedykowaną. Trucizna powstała w oparciu o jej genetykę. Była skonstruowana bezpośrednio pod to, by zaszkodzić właśnie jej. Na kogoś innego nie miałaby aż takiego wpływu. Była to zatem rzecz całkowicie adresowana dla niej. Okoliczności zarażenia były już omawiane wcześniej. Alenem przeżyła i znajduje się obecnie w kapsule medycznej, gdzie spędzi kilka najbliższych miesięcy. Taygetanie prowadzą cały czas śledztwo w sprawie zamachu i dzięki pomocy rasy Urma udało się już odkryć pewne konkrety. Mianowicie poziom inżynierii genetycznej niezbędny do opracowania i stworzenia patogenu, sprzęt do tego potrzebny, sama specyfika laboratorium, jakie miało możliwości, by to opracować, doprowadziły do jednego konkretnego laboratorium znajdującego się na biosferycznym statku Federacji Galaktycznej. Statek stacjonuje w okolicy Saturna, zatem należy do wyższego poziomu Federacji, który zajmuje się nie tylko sprawami Ziemi, a po prostu całego naszego układu i nadzoruje ten kwadrant galaktyki. Oczywistym się staje, że zamach miał na celu zamknąć usta, które mówiły zbyt dużo i zbyt głośno prawdziwych informacji o sytuacji Ziemi. Prawdy, którą Federacja chce ukazać jedynie jako kosmiczną teorię spiskową, bo na Ziemi, wedle ich narracji, wszystko jest w porządku i dokładnie tak, jak ma być. Alenem ma jednak kontynuatorkę w postaci Marii Sfa. I tak będę ją nazywał, Marii Sfa, nie Marii Sfaru, gdyż zażyczyła sobie, żeby właśnie tak ją określać. No i ma do tego prawo. A Marii może być, a wręcz jest, dla Federacji znacznie większym problemem niż Alenem. Lokalny poziom Federacji Galaktycznej został już poinformowany o sprawie, a także całą sprawą interesuje się również Rada Alcyon, czyli Rada Plejad, a także Rada Rasy Urma, która to rasa ma wiele kontraktów o współpracy z Taygetanami. Sprawa jest świeża i ciężko powiedzieć w tym momencie, jak to się rozwinie, ale o wszystkim będę informował na bieżąco.
Ostatnia wiadomość na dziś to to, że główny statek Taygetan, czyli Toleka, jaki był tu z nami przez wiele lat i z którego nawet niegdyś prowadzono kontakt z Billym Mayerem, opuści niebawem naszą orbitę. Jest już stary i wymaga wielu napraw. Nowym, głównym statkiem będzie Satikleja, gdzie też przeniesie się Marisfa. Jest to statek podobny do Toleki, ale po prostu pod każdym względem bardziej nowoczesny. Nazwa Satikleja oznacza północne słońce i jest to odniesienie do drugiego słońca w układzie gwiazdy Taygeta, który to układ jest układem podwójnym. Na dziś to wszystko i do następnego. Cześć!